Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym projektem Denko. Dzisiaj będą pustaki z miesiąca marca, oczywiście pierwsza część. Zacznijmy może od mydła z Oriflame. Miałam tutaj wersję śliwkę i mirę i muszę Wam powiedzieć, że mydełko było genialne, przepięknie pachniało, kolor był fioletowy, mydło było bardzo wydajne, pięknie pachniały później ręce po umyciu, nieprzesuszone dłonie były. Jak mi się uda jeszcze kupić gdzieś kolejne opakowanie, to myślę, że zakupię. Bardzo fajne mydełko i polecam. Następna rzecz to będzie do włosów i to jest szampon z Only Bio, który ja kupiłam chyba wieki temu. To był szampon nawilżający do suchej i podrażnionej skóry głowy. Natomiast na moich włosach zupełnie się to nie sprawdzało. Włosy po umyciu były jak mokry pies dosłownie, więc szampon zużyłam po olejowaniu włosów do oczyszczania i w ten sposób go zużyłam, w ten sposób mi się sprawdzał. Natomiast tak do codziennego mycia absolutnie nie. Szampon był mega wydajny, bo było go tutaj 400 ml, gęsta konsystencja, o delikatnym zapachu, natomiast na pewno do tej wersji szamponu nie wrócę. No i niestety nie byłam z niego zadowolona. Kolejna rzecz kąpielowa z Avonu płyn z orchideą i z gardenią. Mam oczywiście kolejne opakowanie. To był taki żółty, delikatny płyn, natomiast nie barwił wody, ale pianka była delikatna w wannie, o przyjemnym zapachu. No i z przyjemnością zużyję kolejne opakowanie. Tu mam żel pod prysznic Nivea, który kupiłam u siebie w pracy z uszkodzoną butelką, więc był zdecydowanie tańszy. Rzadko kiedy kupuję produkty z Nivea, jeśli chodzi o produkty kąpielowe. Natomiast zapach tu był bardzo przyjemny, bardzo fajnie się myło. 250 ml, konsystencja była przezroczysta. No i kto wie, czy nie powrócę jeszcze do jakiegoś żelu z Nivea. Nie mówię, że nie. Kolejna rzecz i to już jest produkt pielęgnacyjny do twarzy, Amvi, esencja do twarzy, pojemność 100 ml, przyjemnie pachnie owocowo, tu jest zawartość grejpfruta, no i oczywiście ja używam sobie taką rzecz codziennie przy porannej pielęgnacji, no i muszę Wam powiedzieć, że mam kolejne opakowanie w użyciu i mam chyba jeszcze dwie buteleczki na zapasie, no i ja też kupiłam sobie to w większej ilości, bo było w niższej cenie ze względu na to, że kończyła się data przydatności. Natomiast sam produkt jest świetny, ale niestety został u nas w pracy wycofany, więc pewnie będę go szukać gdzieś na internecie. Dezodorant granatowy Nivea, ta wersja podstawowa, jak dla mnie najlepszy dezodorant odświeżający, chociaż znalazłam sobie godnego zamiennika. No i jeśli nie będę mogła znaleźć tej granatowej wersji, to na pewno kupię tą inną. Płatki z Be Beauty, czyli wersja biedronkowa, całkiem w porządku, 60 sztuk zużyłam, ale teraz mam te z Ritualsa, na zapasie ich całkiem sporo, więc wiecie, nic innego na razie nie kupuję. Z Dermiki mam tutaj wykorzystany do końca płyn micelarny z kawiorem, 400 ml, ogromne opakowanie, natomiast jak się robi, wiecie, demakijaż codziennie, no to takie opakowanie na długo nie wystarcza. Dość ładnie zmywało to wszystko z twarzy i z oczu. Czasami delikatnie gdzieś mnie podpiekły oczy, natomiast płyn jak najbardziej ok i zapach. Zapach przypominał mi pierwszy mój dezodorant Fa, takie błękitne było i powiem Wam, że ten płyn micelarny tak pachnie. Kupiłam sobie jeszcze jedno opakowanie, bo było w fajnej cenie, więc na pewno wykorzystam. Himalaya Mint Fresh, moja ulubiona pasta do ząbków, nic dodać, nic ująć. Oczywiście kolejne opakowania mamy i zużywamy. Lakier do włosów Sajos, ta wersja zielona, piąteczka, czyli mocno utrwalający. 300 ml na jakiś czas wystarcza. No i ja używam przy codziennej stylizacji włosów. Mogę powiedzieć, że włosy trzymają się w ryzach. Cały dzień dość dobrze wyczesuje się wieczorem. No i też nie widać go, jak napyskacie troszeczkę więcej na włosy. Nie ma jakichś takich białych, nieestetycznych kropelek, jak czasami mi się to zdarzało przy różnych lakierach do włosów. Ten lubię, ten się sprawdza. Łapcie go na promocji, bo cena w tej chwili jest chyba 28 zł, więc całkiem sporo. Chusteczki z Dada. Całkiem przyzwoite chusteczki, jak czasami jestem w Biedronce, to je kupuję. Tu było 80 sztuk, dość fajnie nawilżone i klapka została do końca. Także jak będę pewnie w Biedronce, to sobie kupię kolejne opakowanie na zapas. Mam dwie próbki kremu z Liraka wykończone. To jest męska wersja kremu do twarzy. Niby właśnie miała być taka delikatnie matująca, natomiast u mnie się też nie sprawdziła. Wypróbowałam, widzicie, miałam dwie saszetki i na dzień, i na noc pod makijaż. Jakichś achów i ochów nie było. Myślałam, że może jak kupię sobie męski krem matujący, to będzie rzeczywiście twarz lepiej wyglądała.
i podkład lepiej będzie się trzymał. Niestety nie, także wracam do swoich ulubionych produktów do pielęgnacji dziennej. Balea, tutaj mamy miniaturkę z kalendarza, balsam do ciała, taki o zapachu, z tego co pamiętam, waniliowym. Bardzo przyjemny produkt, dość fajnie nawilżający skórę, no ale pełnego opakowania na pewno nie kupię. Mydełko do mycia dłoni Maudi o zapachu róży, mydło naturalne 300 ml, ale było strasznie niewydajne, ono się bardzo mało pieniło, więc wiecie, ogromne ilości trzeba było wylać na dłonie, żeby na przykład umyć po jakichś tam produktach kuchennych, bardzo szybko nam się skończyło. Zapach róży taki, powiem Wam, niespecjalny, chociaż ja zapach róży w kosmetykach uwielbiam. Mam w tej chwili drugie opakowanie na dole w łazience. No i muszę Wam powiedzieć, że po 4 czy 5 dniach ja mam 1/3 opakowania mydła już zużytego. Więc mydło bardzo niewydajne. Natomiast ja je kupiłam też na lepszej cenie, bo było z krótką datą, ale na pewno więcej już nie kupię. Tak patrzę, żebyśmy, kochani, skończyli na dobrą nutę, bo tu są takie produkty bardzo nieciekawe. Kolejna rzecz, miniaturka z Balea i to był taki balsam do ciała w kostce w kształcie bałwanka. Było to mega tłuste, mega śliskie, bardzo źle się to rozprowadzało na skórze. Połowę zużyłam, niestety drugą połowę wyrzuciłam do kosza, bo stwierdziłam, że nie lubię takiej oblepionej, tłustej skóry, zwłaszcza gdzieś, wiecie, na dłoniach czy na ramionach, mi to zupełnie nie odpowiadało. Zapach też był praktycznie żaden, także nie, takiej formy balsamów na pewno nie lubię i na pewno nie będę szukać i kupować. Kolejna rzecz to jest olej kokosowy z Naturmi. Tu było 100 ml i to była konsystencja stała, natomiast ja używałam sobie tego do olejowania włosów. Wiecie, łyżka oleju, łyżka czy dwie jakieś odżywki, mieszacie wszystko, nakładacie na włosy i 30 minut minimum, żeby sobie z tym pochodzić. I włosy rzeczywiście są zdecydowanie lepsze. Moje włosy lubią olej kokosowy. No i oczywiście kupiłam sobie już kolejne opakowanie, żeby właśnie olejować włosy. Tu mam małą miniaturę Dermedic, to też dostałam ode mnie w pracy, natomiast tu było 25 ml i to jest taki żel kremowy, niby do skóry suchej, bardzo suchej, do mycia twarzy. Zupełnie mi się to nie sprawdziło, konsystencja mi się nie podobała, oczyszczenie skóry było żadne, to była taka kleista maść, jak klej biurowy, coś takiego. Nie, to jest kolejny kosmetyk z Dermedic, który mi niestety nie odpowiada, nie sprawdza mi się. No i na pewno z tej marki nic więcej nie będę chciała ani testować, ani kupować. No i zostały mi jeszcze dwa produkty do włosów. Pierwszy z nich to jest Jantar, odżywka wcierka, wszystkim bardzo dobrze znana w internetach. Powiem Wam, że to jest moje kolejne opakowanie. Natomiast nie wiem, czy coś się zmieniło w składzie, czy coś się zmieniło z moimi włosami. Po używaniu tej wcierki moje włosy były strasznie posklejane. Ciężko było mi później je rozczesać. Natomiast jak wiecie, ja używam mnóstwo różnych wcierek i po żadnej nie mam takiego problemu. Natomiast po tym Jantarze miałam. Kupiłam sobie jeszcze jedną wcierkę, żeby właśnie sprawdzić, czy zmieniła się formuła, czy po prostu moje włosy przestały się z nią dogadywać. Natomiast 100 ml wcierki jest dość wydajne, pachnie dość intensywnie. Bardzo ją lubiłam, jak wiecie, ja ją używałam od wielu, wielu lat, ale nie wiem właśnie, czy nie zmienię sobie na jakieś inne. No i został mi szampon do mycia włosów z Balea, taki podstawowy do codziennego użytkowania. Ogromne opakowanie, bo to jest 500 ml. Szampon jest o zapachu owocowym, dość gęsty, dość wydajny. Dobrze oczyszczał włosy i skórę głowy, natomiast mam chwilowo mnóstwo innych szamponów na zapasie, więc do niego na pewno nie wrócę, ale jak najbardziej mogę go Wam polecić. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część Denka z marca. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!